W tym odcinku chcę Wam pokazać lokomotywę TD w symulatorze maszyna. Zobaczcie ją całą. I tu widzimy tą lokomotywę. Ma dwa wagony, takie piętrowe i jeden taki, no nie piętrowy, krótko mówiąc. I tu nasza lokomotywa. I tu widzimy cały pociąg. TD to idealnie dla początkujących maszyna. Dobra, ja jestem tatą Dominika, witam wszystkich na kanale Dominika. Jest to najprostsza, czy taka mapa testowa w symulatorze maszyna. Ja miałem trochę problemów z wystartowaniem, więc chciałem się z Wami podzielić tym, jak to zrobić. Jest kilka takich trików, o których mało gdzie jest napisane. Klikając przycisk F1 rozszerza nam się informacja o prędkości, limicie, ciśnieniu, przewodzie głównym. I gdzie jest inny pojazd. Zwłaszcza prędkość i limit jest przydatna dla początkujących. Przycisk F2 raz wciśnięty, a potem drugi raz pokazuje rozkład jazdy, który jest bardzo przydatny. Przycisk F3 mówi, jakie są bieżące zadania. Mamy właśnie oczekiwać dalszych poleceń. Tak. Prawym przyciskiem myszy, jak przytrzymamy, to możemy sobie opuścić tu, żeby widzieć lepiej tą maszynę. No i próbujemy wystartować tą maszynę. Przyciskiem D przestawiamy nastawnik kierunkowy do przodu. Następnie przyciskiem J załączamy baterię. Zbijamy czuwak. Następnie podnosimy lewy oraz, tylny oraz przedni pantograf klawiszami O oraz P. One się podnoszą. Możemy wyjść z lokomotywy, zobaczyć. Klawiszem F4 wychodzimy z lokomotywy. O, widzimy, się podniosły. Tak. Możemy światła włączyć przy okazji klawiszem I, U oraz Y. Wracamy klawiszem F4 do lokomotywy. Jak widzieliście, światła się włączyły. Tak. Pantografy się też podniosły. Przytrzymując klawisz M przez chwilę włączamy wyłącznik szybki. Jest. Klawiszem X przetwornica. Słyszymy charakterystyczny dźwięk. Po chwili wciskamy klawisz C, który jest prężarką. Możemy włączyć ogrzewanie klawiszem H. Teraz czekamy, aż sprężarka napełni zbiornik główny do 0,8 atmosfer. Widzimy to na prawym zegarze. To tutaj, jeśli widzicie kursor myszy, mamy 0,6. Musimy trochę poczekać. Przepraszam, miałem na myśli zbiornik główny, nie przewód główny. Przewód główny to jest środkowy zegar. I teraz jest ciekawa sytuacja, bo mamy limit 0 w rogu. Teraz patrzcie. Jest to spowodowane tym, że jak podniesiemy, mamy czerwone światło. W tej trasie przełączamy światła za pomocą kombinacji klawiszy Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4. Teraz jak wciśniemy klawisz Shift 1, to nam się światło przełącza i mamy nowy limit 60 godzin. To nie nowy, tylko nasz limit. Dobra, teraz klawiszem 6 przełączamy hamulec na pozycję 1, klawiszem 4 napełniamy przewód główny. Zobaczymy, że wartość ciśnienia na środkowym zegarze się podwyższa. I tutaj też możemy widzieć, że ciśnienie spada i przewód główny idzie do... Tak, ciśnienie jest niskie. I teraz można wystartować za pomocą przycisku plus. I tutaj
SHP to włączamy spację? Tak. Za pomocą plusa i minusa przestawiamy pozycję nastawnika. Bierzemy się rozpędzić. Tutaj mamy napięcie. Musimy uważać, żeby napięcie nie wzrosło tak powyżej 700 amperów, bo wtedy nam wyskakuje bezpiecznik. Powrotem może pokażę, jak się ustawia. Widzimy teraz tak, mamy naszą obecność 533 na godzinę, limit jest 60 i za 0,8 km będziemy mieli godzinę. Prawdopodobnie to będzie stacja numer 1. Plusem możemy się trochę rozpędzić. Którą mamy na rozpędzie jazdy. Możemy już minusem hamować, znaczy to jest przesuwamy nastawnik, klawiszem 3 oraz 9 kontrolujemy spadek powietrza, hamulca, także przesuwać oczywiście. Hamulca tutaj nam się wyświetla. Wszystko możemy z powrotem ustawić funkcję do jazdy. Musimy, ja nie mam wyczucia skierowania tutaj w tym ciągu. Tak. Plusem trochę przyspieszamy. Jedziemy 30 na godzinę. Dobra. Minusem się zatrzymujemy i trójką już będziemy hamować. Już jesteśmy opóźnieni. Tak. Tutaj widzimy godzinę i tu widzimy stację. Tutaj widzimy takie dwie. Musimy stanąć przed dwiema tymi kreseczkami i mamy wymianę pasażerską. I są otwarte, możemy to zobaczyć, jak widzimy z pociągu F4. Strzałkami przechodzimy tu, prawie zawieszamy myszki, sobie głowy odwracamy. I tu widzimy, że są drzwi otwarte, drzwi tak, otwarte. Wymiana otwarte. Pasażerska kończy się za dwie, jedną sekundę, czyli klawiszem przed stawiamy jazdy. Tak, mamy limit 0, bo tam mamy czerwone światło, klawiszem Shift 2, Shift 1 przesuwam, zmieniamy ten limit i klawiszem plus można jechać do przodu. Teraz pokażę, mamy limit na tym odcinku trasy do 60 na godzinę, pokażę, co się dzieje, jeśli za mocno przesuniemy nastawnik. O, właśnie. Rzuciło nam bezpiecznik i teraz już nie idziemy i musimy nastawnik na pozycję zerową ustawić i klawiszem N położyć bezpiecznik i teraz już możemy się rozpędzać. I tu pokazuje nastawnik i tu mamy nowy limit, jak widzimy na kilometr i 200 metrów i widzimy, że to limit będzie 0. Prawdopodobnie to będzie ten przystanek. Jedziemy 57 na godzinę, limit jest 60. Zbijamy czubak stacją. Tutaj mamy czubak i tutaj się zależy od tego, w świetle się jest napisane czubak lub SHP. W zależności. I tutaj też widzimy. Przypominam, że go zbijamy stacją. Możemy hamować, bo jest 300 metrów na stację. Ta stacja 4,5. Zapiszę na to. I tu zauważamy, że ciśnienie się podwyższa. Mamy teraz minus 30.
natomiast jedziemy, więc przewód główny się podwyższa, a ciśnienie spada. Kolejna stacja. I mamy limitę. Już przejechaliśmy przystanek, możemy jechać dalej. Czyli klawiszem N obniżamy ciśnienie. Przepraszam, klawiszem 4. I teraz mamy 6 w pozycji do jazdy i plusem się rozpędzamy. Tutaj widzimy nastawnik. Tutaj widzimy rozkład jazdy. Przypomina o nowym, że tutaj jest napisane nowy limit. Jaki mamy limit? Akurat mamy limit 90. To wszystko jest pomocnik użyty. Nastawnik, prędkość, limit, nowy limit. Na ileś tam, jaki hamulce, ciśnienie, przewód główny. Oczywiście nowy limit tam się nie zapisze, żeby jak jesteśmy na przykład 2 km albo 100. Jest kolejna wymiana pasażerska. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, jedziemy szóstą pozycję do jazdy i klawiszem się rozpędzamy. Może nie dzisiaj, na przykład we wtorek, że dzisiaj też możemy pokazać tą pesę. Tak, Dominik ma pomysł, żeby pesę pokazać za jakiś czas. Dokładnie elfa. Śledźcie nasz kanał. Kanał Dominika. Ja również w
polecam kanał Panterny Janek, na którym jest wiele lokomotyw, również ten elf jest. Właśnie z tego Panternego Janka, tego kanału Panterny Janek nauczyliśmy się śmigać ten elf. Dobra, to już trzeba hamować. Jesteśmy prawie o czasie, tylko minutę, musimy. Czy mi się zatrzymał już? Czytajcie, czasami z lokomotywą się trudno jeździć. Kurka, podejmuje się drugi. Jeszcze podjedźmy trochę. Bo jeszcze mamy im. No i tam, o, tu widzimy, musimy się nadzwonić. Trzymać. No i to nam się nie udało, to sami też się nie udaje. Tak, właśnie mam. Dobra. Czyli to tyle, dojechaliśmy do końca trasy, już mamy brak rozkładu, wymiana pasażerska się kończy. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Tak, wyłączymy jeszcze tą lokomotywę. Wymiana pasażerska się kończy, czyli światła wyłączamy. I, U, G. I. Y, U, I. Teraz strążarkę wyłączamy klawiszem C. Kropka na klawiaturze numerycznej to jest pozycja stojowa. X wyłączamy przetwornicę. M wyłączamy włącznik szybki. O, P podnosimy pantografy. Spadło nam ciśnienie. Nie podnosimy. O, przepraszam, opuszczamy. J wyłączamy baterię. Klawiszem R zerujemy nastawnik szybki. Jeśli podobał Ci się ten film, to sub i łapka w górę. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. I dzwoneczek. Dobra, to tyle. To na razie.